Zarządzający firmą Maciej Sonik po latach stwierdził: dzisiaj już wiem, że w 1997 roku udało się nam stworzyć Twittera o kilkanaście lat wcześniej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Jeśli ktoś sądzi, że Twitter został wynaleziony, wymyślony w Stanach Zjednoczonych, to się myli. Twitter został wymyślony w Krapkowicach podczas powodzi w 1997 roku. To właśnie wtedy firma Sonic & Sonic udostępniła prosty skrypt CGI, dzięki któremu ludzie z okolic tychże właśnie Krapkowic mogli pisać o powodzi, mogli nawzajem się informować, co się dzieje. W ten sposób pan Maciej Sonik, właściciel tejże firmy, stworzył coś, co dzisiaj nazywamy Twitterem. Powodzianie i okoliczni mieszkańcy mogli naprawdę sporo dowiedzieć się o tym, co się dzieje. Można nawet dzisiaj znaleźć te informacje w archiwach internetu, nawet zdjęcia z tych czasów. Zatem Twitter wcale nie powstał w Stanach Zjednoczonych. Powstał w Krapkowicach, w firmie Sonic & Sonic. A właśnie o tym pan Maciej Sonik miał mówić w 1998 roku na konferencji miasta w internecie w Tarnowie. Nie mógł przybyć, ale jego tekst się zachował. Mało tego, miałem przyjemność opisać to w mojej książce, że to właśnie miasta w internecie dały początek Twitterowi, albo opisały pra-Twitter, i to było takie bardzo ciekawe dla mnie odkrycie, że oto właśnie tam mowa była o przyszłym Twitterze. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników jubileuszowej konferencji Miasta w Internecie. Ogromnie żałuję, że nie mogę być, ale obowiązki uniwersyteckie mnie zatrzymały. Po prostu moi studenci, którzy właśnie teraz bronią swoje prace licencjackie i magisterskie. Ogromnie pozdrawiam i organizatorów z panem Krzysztofem Głąbem na czele i wszystkich, którzy biorą udział w tej jubileuszowej konferencji. Wszystkiego dobrego.